Dzień dobry, w dzisiejszym filmie Koło Fortuny będzie decydować, w jakim kolorze spędzimy najbliższe 24 godziny. W tym kolorze będziemy musieli być ubrani, będziemy musieli jeść, będziemy mogli tylko dotykać ten kolor. Udział weźmie Julek, gościnnie, Max również gościnnie i Ola również gościnnie. Jestem eventem. Tak, mamy event w postaci Julka, wy za to zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka zanim zakręcimy. Przypominam, że filmy są... O której? O 14. Kiedy? Codziennie. 30 tysięcy lajków i robimy kolejny odcinek tego typu, a tymczasem kto pierwszy kręci? Ja. Kręć. Zielone. Zielone, robię sobie zielone. Tak. Teraz panie, proszę. Tak, ja. Niebieski. Maksiu. Ja chcę czerwony, bardzo. Czerwony ja albo żółty. Ja niebieski. A mi się zielony trafi. Nie, zakręć jeszcze raz, bo Julek ma zielone. Nie. Ja chciałem czarny! Ale biały też jest okej. Stacja? Fajnie, mi się podoba. To ulubiony kolor. Ja lubię kolor różowy, także różowy jest gituwa. My już nagrywaliśmy taki odcinek i ja wtedy też miałam niebieski. To masz drugi raz. Dawaj, to możesz zakręcić jeszcze raz. Yo, żółty! No i dobrze! Czyli możesz dotykać moje auto. Ale tylko zewnątrz. Tylko zewnątrz. Mogę wszystkim otwierać drzwi. Jak będziemy się przemieszczać? Nie, my mamy klamki przez czarne. Ale część jest żółta. A co jakby nałożyć na siedzenie i na kierownicę, na przykład białą koszulkę? No może lepiej różową? Ja proponuję różową jednak mimo wszystko, żebyś ty nie jeść. Zobaczymy jak to będzie z jedzeniem, będzie największy problem. Ja mam różowe jedzenie. Julek ma najłatwiej, ma zielone. Żółte! Ja mogę jeść frytki! Ja nie odbiłem się do nią. Nie wiem jak wy, ale przydałoby się pojechać na zakupy i coś zjeść. Tak, musimy jechać, ja musimy się przebrać. Jeżeli czegoś nie mamy, musimy jechać dokupić, tylko musimy jakoś się przemieścić i potem musimy sobie ogarnąć coś do jedzenia. Jakby to są podstawowe rzeczy, tak naprawdę dzisiaj przez cały dzień będziemy robić podstawowe rzeczy, bo to nam sprawi największą trudność. Także idziemy się przebrać, każdy możliwie na swój kolor i wtedy jedziemy. Jaki kolor zielony! Jest bluza, jest biały zegarek na białym pasku. Dobrze, czarny. Ale nie mogę dotykać zegarka, bo jest czarny. I nie mogę też na przykład dotykać w ogóle telefonu. Odłożyłem telefon, bo jest czarny i też nie mogę go dotykać. Możesz mieć twój żółty dres? A ty masz żółty? No. Jasne, mogę ci pożyczyć. Dobra, zarobisz. A masz jakieś białe spodnie? Mam! Serio? Dresy! Serio? Tak, dopiero co kupiłam. Jeszcze nie nosiłam ich. To możemy się odwiedzić. Miałem żółty dres. Ale wyglądasz dobrze. O cholera. Ale jest trochę podwinięte. To będzie zabawne. Maciu, prośbę mam, rozbierzesz mnie z białego? Stary, nie ma problemu. Ty teraz jesteś biały i młody. Ale jest okej ten dres na Oli. No bo Oleo oversize'owe te dresy nosi, nie? Ja jestem już cały na biało. Zarąbiście. Chodź, dam ci dres. Dawaj. Jest git. Dobrze. Tylko skarpetki jeszcze przyjmę. Nie ma skiet innych? Mam skiety właśnie. Kopa. Mam patent na głaskanie pieska. Widzowie, ja mam teoretycznie buty, w których przeważa róż. Jakby róż jest na froncie, róż jest na bokach, także jest go najwięcej. Dlatego też założę je po prostu i tyle. A, i mam Oli skarpetki. Peppa Pig. Max, weź na poświatło. Bez białego. Mogę. Ja mogę otworzyć tam drzwi. Co u was? Co tam u ciebie, Maksiu? Aaa, chyba wiem co. A co tam u was? Co tam u was? Ej, patrz! Co tam u was? Jo! Co się ci mnie pyta? Czemu ciągle wiercę? Bo ja robię drill. O, się pani! Zajebiście. Ej, co tam u was? Może strzel z łuku, stuku, puku. Dobra, chodźmy. No to otworzę Maksiowi. I będziesz musiała do nas zamknąć. Ja otworzę tobie nawet, kochanie. Oczywiście pasy wszyscy muszą zapiąć, nie? Więc można dotknąć czarnego. No bo to jest bezpieczeństwo. Jadę trochę na patencie, no mam skarpetki, ale widzowie, no musimy jakoś dojechać. Także ja wszystko klikam, wszystko otwieram skarpetkami, zakładam skiety, klikam kierę i jadę. Dobra, tylko teraz tak, bo ja chwytam telefon, nie? No. To raczej nie chcę z niego korzystać. Pierwsze co rysiki. Rysiki, case'y. Ja mogę twój dotykać. Możesz to odwiedzić, on jest złotawy. Złotawy. No, ja mogę ale dotykać. Ekranu nie możesz. Mogę dwa razy kliknąć i mogę zapłacić. I mogę, no, no, bez kitu. Bo jest moje Face ID, więc mogę płacić. Ha, dzięki. Idziemy do Primarka. Tylko my w Primarku dostaniemy tylko ciuchy, czy dostaniemy też takie bzdety? To Deals Kick bardziej, ale no to... Deals Kick jest niżej jedno, ale do Julka trzeba kupić ciuchy. No dobra, to pierw pójdźmy po ciuchy. On się czuje w mojej bluzie. Okej. Spoko. Bluza Minecraft? No czemu nie? Build, create, explore. Spoko. Koszulkę widzę zieloną. Gdzie? O, będę gamerem. Tylko wybierz sobie rozmiar. To weź mi. No jak? Nie mogę. No nie, no nie wykorzystuj, musisz sobie poradzić. Musisz sobie poradzić, stary. Git. To masz koszulkę i masz bluzę. Podałoby też kupić jakiś
piżamy, nie w tym kolorze. My musimy jeszcze pościele w tym kolorze ogarnąć, moi drodzy. Tak? Ja mam. Masz białą pościel? Jak my będziemy spać w jednym łóżku pod dwoma różnymi kołdrami? Ja bym sobie kupił różowy śpiwór i ja tylko w niego wejdę, nie będziemy musieli kupować pościeli. By, no. A to może możemy też kupić koce. I się nimi owinąć. No, po prostu. No, dokładnie. No. Ale dripowe shoes. Idealne formy, no. Tak? Dobra. Czyli buty masz. Dobra, co robimy ze spodniami Julka? One chyba są git zielone. Nie. Spodnie... Są do zmiany. Są do zmiany, Imo, bo to wygląda trochę jak zieleń, ale w kamerze wygląda jak szary. Spodnie trzeba kupić gdzie indziej. Muszę szukać do siebie piżamki. Okej, okay, ja będę spał w koszulce różowej. Ja nago. Nie musieliśmy tego wiedzieć. Nikt nie będzie tego widział. Pośpisz tam w pokoju. Okej, no dobra. My nie możemy spać nago na przykład. Czemu nie? No bo jest Julek i jest Ola. Nie będę spał przy Oli nago. Nie? Nie. Nigdy nie spać przy Oli nago? Nigdy w życiu. Po ślubie. Szanuję twoje podejście. Good. No, no. Tak. Ta. Czy to jest żółty? To jest żółty. To jest żółty. Znaczy masz te spodenki i tą górę. Tak. Okej. Okay. Mam zestaw. Nic. No to wszyscy dogadani, wiemy w czym będziemy spali, musimy tylko kupić jeszcze coś śpiworki. Ja nie mam w czym spać. Będziesz spał w koszulce Bartka, tej długiej zielonej. Ok. Poradzisz sobie. Idziemy widzowie teraz do Dealza. Mamy nadzieję, że znajdziemy tam jakieś duperele, plus jakieś napoje, rzeczy jakieś takie ciekawe. Nie się chcę pić. Wiemy to. Nie możesz mi dotykać. A ja ciebie. No Tomeczek się przydaje nie tylko do kamery, ale też do targania siatki, która nie jest w naszym kolorze. Jaka jest zielona butelka wodna na przykład? Gazowane są zielone. No. To jest twój kolor, no tak. I mój kolor. O, stary. Bierzemy to, Julek. Dobra. Tylko Max musi nam to wziąć. Max, bierz nam to, bo to jest białe. Okej. Okay. Dziękujemy. Nie ma sprawy. Gituwa. Biorę. Julek, chcesz okulary? Zielone? Mhm. To bierz. Extra long bubblegum. Biorę, bo jest różowe, człowieku. O to! Proszę cię, Paweł. Człowieku, 4-2. Daj mi 4-2. Nie ma, co damskie. 4-0 największe. Mogę pić frugo watermelon. Chupa chups. Bubblegum. Jurek, wziąłeś wodę? No. Ale ona jest... A dobra, jest przezroczysta, to git. Rysik stary. To jest must have. Ale moim zdaniem to będzie w jakimś sklepie GSM tutaj. Wiesz, o co chodzi? A tu nie? Nie. Czy jakby sam ekran jest przezroczysty, tylko to się na nim dzieje. Nie, jeszcze. Masz rysik. O, stary, różowy! I zielony! Ej, poszukaj białego. A ja tego mogę dotykać, dobra. A ty nie możesz. Zwalić. A to weź ten. A, bez kitu. Dawaj to. Trzymaj. Sorry, dotknąłem widzowie z wrażenia. Weź Julkowi zielony. Znaleźliśmy rysiki wszystkie oprócz żółtego. Super. Nie ma żółtego rysika. A zielony jest? Jest. Dobra, ja nie muszę używać telefonu. Jeszcze jakieś etui zielone by mi się przydało. Tak, etui jeszcze myślę, tylko mojego, ty masz... Do mojego telefonu to... No, jaki masz model? Xiaomi Redmi Note 9 Pro. To będzie ciężko. Bo do nas będzie łatwiutko. No. Może telefon leży na łóżku i może rysikiem na nim jeździć, możesz go po prostu podnieść. Podnieść rękawem. Tak. No, albo rękawem. Jest myśl. Jest myśl, no. Fajny masz świąteczny koc, byczku. No. Położymy, jak będzie świątecznie, położymy sobie go w salonie, na kanapie. Mhm. Czy Max ma pościel? My mamy żółtą w domu. Z odcinka? Zieloną ma Julek, ja mam różowe. Także git. Przyszliśmy widzowie jeszcze do Dealza, pobraliśmy napoje, ja mam takie. Julek ma takie. Ja mogę ćwiczyć od razu. Maxiu nie ma. Maxiu, co ty masz? Kinder Bueno białe. Nie ma napojów białych. Ale masz białego Monstera. Żyliście. No właśnie, ale teraz pytanie, czy ten napój musi być w środku? No najlepiej, żeby był. No tu Monster to jest loteria, jest biały z zewnątrz, także jest bo na przykład, powiedzmy w McDonald'sie są kubki żółte, czy ja mogę pić? Herbata jest też żółta jako taka, nie? No nie, ta akurat jest czerwona. Okej, okay, no to nie. Nie. Max zamówił carbonara, tylko ta carbonara jest żółta. No ostatnio była bielsza, no ale sos jest biały. Nie. Ola! Mamy żółtą carbonarę! O, to jest! No jest taka pół na pół. Chcesz? Nie, no zaliczył mu to, no bo jakby teoretycznie... Myśleliśmy, że będzie biała, nie? A jest git, no. Jest git chyba. No nic nie zrobię. Starałem się. Ugotowałem sam. W czarne pudełko włożyłeś. Tak, w cateringowe, bo prowadzę swoją firmę cateringową. W ogóle widzę, jakbyście nie wiedzieli tak poza YouTube'em, nie? Tak, Frey to gotuje. Jedzenie dla Oli idzie, jedzenie dla Julka idzie, a my musimy natomiast widzowie jechać do Żabki, bo wpadłem na super pomysł na posiłek. Zakładam skarpety, wsiadam w auto i jadę po mój obiad. A ja nie mogę ich złapać. Połóż się tu i ja będę sobie jadła. Dobra, ja jadę, bo jak ja patrzę, że wy macie takie dobre jedzenie, jestem tak głodny. Dziękuję. Może chcesz, żebyś coś na... A, zapomniałem, że tu jest dużo. Jedziemy, widzowie, po mój obiad.
Pani się na mnie dziwnie patrzyła. Totalnie nie wiem dlaczego. Widzowie, no niestety nie ma nic różowego do zamówienia. Nie chciałem kolejny raz używać, wiecie, tak bezpośrednio barwnika, jak w poprzednich filmach tego typu. Dlatego postanowiłem, że kupię barszcz i kupię śmietanę. Myślałem, żeby zamówić barszcz z restauracji, ale ja nie lubię barszczu z buraczków. Jedyny barszcz, jaki jem, to ten. Nawet na święta jem barszcz winiary, podczas gdy każdy je uszka, wiecie, z takim zwykłym, z buraków. To ja sobie robię zawsze to i to mi smakuje. Wracamy do domu zrobić mój wspaniały obiad. Ocia zasnęła? Zasnęła. Co ty robisz? A, okej, okay, biały. Stary, biały pat. A jak używasz te czarne? Nie, nie klikam. Jasne, nie klikam. A z białego koloru. No mówię, że nie klikam, biegam strzałkami i tego nie używam. Kupiłem sobie obiad. Stary, zobacz tego. Szczerze, widzowie, chyba nawet nie muszę tego barwić. Moim zdaniem to jest różowe i zaparowane. Ola powiedziała, że wymyśliła jakąś fajną kolację. Zobaczymy, się okaże. Pyszne. Zarobiste, stary. Żeby to było różowe, musiałem to zrobić takie słabe i to jest sama woda. Jak dolejesz śmietany, taki 18%. No właśnie, kupiłem, ale nie ma sensu. Nie ma sensu, jak nie ma sensu? Będzie wtedy różowe. Robimy remont mojego obiadu. Jeszcze łyżeczkę dorzucimy, żeby było mocniejsze. I śmietanę do tego dodajemy. Ja coś czuję, że to będzie teraz smaczniejsze. Smakujemy. I teraz jest pyszne. Mam dla Olci jedzonko. Olcia! Ej, ty nie masz tego kartonu? No. Żartowałam. Kontrola jakości gościów. O, dobra, jest żółta. Jest żółta. Ale wy macie dobre jedzenie. Biedny Paweł, bym cię przytulił, ale nie mogę. Jestem tak głodny. Nie najadł się totalnie tym barszczem. Też się możesz dotknąć. Będziesz dalej głodny. Nie widzę. A jak ty to zjesz? Nie ma widelca dla ciebie. Ty, no ale jest zielone, to trzeba przyznać. Ale to dobrze pachnie. Julek! Chodź! Tu masz zielone. W jakiś sposób zawsze jest. Nie, no ty się potniesz, poczekaj chwilę. To jest zielony? Mhm. No bierz tą zieloną taśmę. No i dawaj. Poproś Szymona teraz, żeby ci ten widelec okleił. Szymon, oklej mi ten widelec. Nie, to takie rzeczy. Musimy raz w FIFA zagrać za to. Po challenge'u. Dobra. Nie no, oklejać dzieciakowi widelec. Dobra. No i masz zielony widelec. Jakoś stradził chłopak, nie? Zawsze jakiś patent. Jak? Mego. Dasz radę mi wlać ten płyn do tego pudełka soczewego? On jest biały. Mam tak podrażnione oko, że całe mi po prostu boli i muszę ściągnąć soczewki i po prostu będę ślepa na odcinku. Dobra, co robimy? Ja bym z psami nie wyszliśmy, a nie możemy z nimi wyjść, bo smycz jest czarna i czerwona. Proponuję ogród i proponuję się z nimi pobawić trochę. Daj po trzymie, daj. Nie, zostaw mi! Jak będziesz to chycał? Ja będę chycał, bo to różowe jest momentami. Chyca piłka. Rico! Jedyny żółty sznurek. A okej, jest kilka żółtych sznurków. Ale jestem ślepo bez soczewek. To się piłkę kopie, Paweł. Możesz kopać przecież nogą żółtą. Mogę kopać, bo mam różową skarpetę. Ej, masz. Jakiego trika zrobię. Kościa. Pokaż. A gdzieś? Ale trik! Trzeba pomóc Jurkowi założyć buty, bo są czarnym związane i trzeba czarny rozwiązać. Trzymaj mu to! Młody, coś ty narobił! Nic nie narobiłem, to tak było! Co to jest za sznurwadło? Trytytki. Dobra, ale no białe sobie musisz zawiązać, albo prosi Maksia. I jeszcze to. Nie, no za łatwo byś miał, stary. To jest białe. Dobra, ale tam we większości jest zielone. Nie można się przyczepić, tak? Poczekaj, na spokojnie! Ja muszę dotknąć żółtego. Poczekaj, Rico. Jest. Dobra, czy my gdzieś będziemy jechać, coś będziemy robić? Ja jestem głodny. Ja muszę wtedy pożyczyć okulary od Szymona. Jak okulary od Szymona? No bo mamy taką samą wadę wzroku. A jaki Szymon ma kolor okularów? No czarne, założę mi je. No to jest po prostu, żebym widziała cokolwiek. Nie podoba mi się to. A jak sobie Paweł? Ja bym jej to zaliczył, bo jak będzie ślepa, to się w coś uderzy. Mam pomysł. Niech jedzie bez okularów i ona prowadzi. Ale swoim autem. Czym? No tak. No z racji tego, że nie mam swojego, to muszę jechać Pawła. Bo jest żółte i no nie mogę jechać, no przecież. Cześć, jak wyglądam? Kozak totalny. Co ty masz? Wyglądasz jak taka typowa uczennica. Ona tak kiedyś wyglądała. Mam fajny pomysł. Ja kiedyś takie czerwone. Mam fajny pomysł, będziecie mogli zgarnąć stówkę. Zapraszam do salonu. To dla ciebie. Wyjątek, kamera, wiadomo o co chodzi, nie? Czarna jest. To dla ciebie, to dla mnie. Przepraszam.
A za, jeszcze bo wygląda bez okularów śmiesznie, nie? Tak, ale to jest super wyglądasz tych okularów. Dobra, macie 10 minut, każdy z was, ty też, chodź tutaj. Ja też, ale ja nie mam GoPro. Ale ty masz Tomka, który będzie za tobą biegał. A nie mogę sam się nagrywać na GoPro, będę... A daj mu GoPro. Chcesz sam się nagrywać na GoPro? Dobra, to ja wezmę od Tomka kamerę, to będziemy biegać sami wszyscy. A czy ja mam wolne? Masz wolne, przez 10 minut. Dobra, co robimy, bo ja nie wiem. Ja już wiem, co robimy. Co robimy? Co to, że więcej rzeczy w swoim kolorze wygrywa. Moi drodzy, macie 10 minut. Kto w 10 minut przyniesie więcej przedmiotów w swoim kolorze przyniesie? Na ten stół... Tak, przyniesie na ten stół, wygrywa stówkę. Liczą się przedmioty. Dobra, a teraz tak. Tu jest pełno roślin, czy każda roślina się liczy jako jedna? Jeżeli ją przyniesiesz tutaj, położysz na stole, to jak najbardziej. No to jak najłatwiej, przecież mamy miliard roślin. No teoretycznie mamy też 7 krzeseł, ale Max musi je położyć na stole i tu przynieść, także to jest zadanie. Uwaga, czas, start! Dobra, to ja na początek kładę bluzy. Odczepiam sobie tutaj kabel. Moi drodzy, idziemy do kuchni. To jest proste przecież, strasznie. Mamy 3 rzeczy. Nie dotykam zielonego. Biorę kubek. Coś tu jeszcze jest różowego, to jest różowe. Nie wiem, gdzie? Co to jest, to człowieku, to jest pomarańczowe, nieważne. Zostaw tego wiara. Człowieku. Pad ewidentnie jest różowy, widzowie, także kładziemy pada. Teoretycznie jest już brązowy, ale u góry jest jeszcze żółty. Bierzemy rośliny. Przydałby się klocek Lego. Mamy tutaj koc. Mamy tutaj kubeczek, kawałek kubeczka. O, kolejna rzecz. Podejrzewam, że ja przegram, bo jest bardzo mało żółtych rzeczy u nas w domu. Różowe talerzyki, różowy koc. Człowieku, jak tu pełno różu. Szmatka, papier, doniczka. Co ty robisz? I po co niesiesz te doniczki? Dobra, na razie wydaje mi się, że wygrywam na luzie. Jak się wygląda, że z okularów zabawnie? Krecik, nie? Masz coś różowego? A co byś potrzebował różowego? Wszystko! Ja mi się wydaje, że ja się nie muszę przejmować, że ja mam pewnie wygraną. Dawaj, o, ciuchy, dawaj ciuchy różowe. To też jest git. Ile zostało czasu? Sprawdź, tam jest telefon! O, mam piłkę. Stary bieliznę będziesz mi swoją dawał? A to każda z kartek się osobno? Tak. Dobra, widzowie, ja nie widzę nic więcej, więc ja się rozbieram. Wow, wola! Wow! O, konewka. Bo czemu by nie? Koniec czasu? To tak, tego już nie mogę. Nie, to się już nie liczy, dobra. Dobra, moi drodzy, czas na wyniki. Ja mam 32. Ja dużo, że wziąłam okulary od Szymona, bo tak to by nie widziała nic i bym nic nie przyniosła. Mam 28. 33. Ja mam 30. Czyli jednym max. Teraz możemy zweryfikować się nawzajem. Jak coś nam nie pasuje, to możemy odjąć. Raz, dwa. 3-3, 3-4 jednak. Ja nawet nie liczę, bo ja policzyłem skarpetki moje osobno, Wiktorii osobno i Bartka osobno. Okay. Maksiu wygrał. Także dam ci stówkę, ale po odcinku, bo nie mam jak dotknąć jej, bo jest zielona. Spoko, kituwa. Widzowie, jest 19:30, a ja przez cały dzień jadłem tylko barszcz. Mam dosyć po prostu. Jestem fest głodny. Idziemy do Mr. Pancake'a. Tam jest różowy burger i z wołowiną. Wołowina w środku jest różowa, także myślę, że git. Są też białe pancake'i. Jest też mega fajna żółta pizza dla Oli. Dla Julka tylko nic nie ma. Ale tak czy siak idziemy zjeść, bo... Oni spoko, ale ja nie czuję żołądka, nie? Mam nadzieję, że będzie miejsce, bo jest sobota wieczór. Jedzonko było mega dobre. W moim burgerze co prawda był jakiś niebieski sos, nie wiedziałem o nim. Aczkolwiek bułeczka była różowa, no i mięso było teoretycznie różowe, nie? Cieszę się, że w końcu coś zjadłem, bo mówię, nie czułem brzuszka. Ta pizza była tak tłusta, nie dość, że ta na obiad była tłusta, jak nie wiem, bo sos szosnkowy pełno sera. To było jeszcze bardziej tłuste i czuję się... Ola zjadła dwa kawałki, resztę mamy w pudełeczku. Maksiu niesie, bo pudełko jest białe. Tak. Czuję się jak taki boczek. Taka tłusta się mój czuje. Ty boczusiu, ale bym cię schrupał. A ja miałem tajny składnik w naleśnikach. Czuję się teraz taki wyluzowany. Tak, to były ciekawe pancake'i, to trzeba przyznać, ale były białe, ładne. Czy no. Śmierdziały, Julek? Śmierdziały ogrodem u babci. Ja nie wiem, panu, co twoja babcia w ogrodzie. Nie wiem, o 4:20 może tam chodzi. Jedziemy teraz do domu i w domu Julek zje coś fajnego, zielonego i wszyscy będą zadowoleni. Zamówiliśmy Julkowi sałatkę. Aż sam bym ją zjadł, powiem ci szczerze. No, dobrze wygląda. No, także Julcie je. Będziemy powoli zbierać się do łóżek, widzowie, bo jest późno. Julcie do nas przyjechał na kilka dni odpocząć. A my nagrywamy. Tak, nagrywamy. Jutro będzie chyba jeszcze. Tak, będzie jeszcze film z Julkiem. Tak, także subskrybujcie, żeby was jeden nie ominęło. Może dwa. Tak, widzimy się zaraz w łóżku, jak będziemy się szykować do spania w naszych kolorkach.
Tak widzimy się w łóżku, widzowie. A to będzie ciężkie spanie, mój kot jest mega krótki. Ja jestem zadowolona, tylko poduszek niestety nie mam w kolorze. Zapomnieliśmy o poduszkach. No trudno. I tak wydaje mi się, że fajny materiał był. Mam różową koszuleczkę, Ola ma żółtą piżamkę, żółty tak, kocyk. Kocyk. W końcu śpimy pod osobnymi kołdrami, nikt mi kołdry nie będzie zabierał. Ale ty mnie tym denerwujesz! Zawsze narzekasz, że ja ci dobrą kołdrę. Dobra, idź pokaż Julka, nie kłóć się, nie kłóć się dla widza teraz. Dla widza pokaż Julka. Cześć. Julek tam ma święta. Pokaż tylko tak z przodu, od przodu koszulkę. Oli koszuleczkę ma, ale ma. I ma całe plecy odkryte tylko z takim małym sznureczkiem. No ale ma. Idziemy zobaczyć jeszcze widzę co u Maksia. Nie wejdę! Jak śpisz? Wejdę spać. Śpię tak. Wszystko się zgadza. Tak, wszystko jest białe i idę spać. To miłej nocy ci życzymy. Dziękuję bardzo serdecznie. Popaśki. Śpij się dobrze i... Ty również. I jutro zaczynamy od jedzenia na nasz wybrany. Idę spać. Dobra widzowie, idę gasić światło i kończymy. Bo no, tak naprawdę 24 godziny, ale no rano wstaniemy, już minął te 24 godziny, bo my zaczęliśmy o 9.30 gdzieś. Wstaniemy 8.39. Ja pójdę na kibel i tak będzie wyglądać nasz poranek. Także nie będziemy mieli nawet wam co nagrywać. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej takich, to zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i widzimy się jutro. A i wpadajcie do Oli na kanał oczywiście też. Pa, pa. Nie wiem.